Konferencji, która dokładnie miała taki temat, nowy globalny porządek czy nowy globalny bałagan. I zaczynam od właśnie znaku zapytania dotyczącego tego porządku globalnego, bo myślę, że przyzwyczajeni jesteśmy do tego, co ułożyło się w jakiś sposób w tym okresie powojennym i ciągle mamy w głowie te wielkie potęgi, czy amerykańską, czy potem już budowaną unijną. Tymczasem, jak popatrzymy, co się stało w ciągu tych ostatnich lat i co na pewno będzie się utrwalało, bo patrząc na tempa wzrostu gospodarczego chociażby, na tempa wzrostu ludności, to można stwierdzić, że jedyne, co się może zdarzyć, to właśnie to, że ten porządek globalny, polityczny i takiego autentycznej siły, że on się po prostu będzie utrwalał. Tak? I myślę, że tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na, przede wszystkim na powrót Chin na mapę supermocarstw. I znowu my mamy często w głowie takie stereotypy dotyczące właśnie tych wielkich Chin, no oczywiście z miliardową ludnością i produkującym krajem za małe pieniądze, zalewającym, tak powiem, nasze produkty i niszczące dobrą konkurencję. Tymczasem to, co się stało w ostatnich latach, to jest zupełnie inna pozycja tych Chin. I to, co w tej chwili obserwujemy, te, tak powiem, ruchy, zwłaszcza ze strony prezydenta Trumpa, to jest najlepszy dowód jakby też paniki i nie do końca myślę jednak dobrej diagnozy i oceny sytuacji, co naprawdę z tymi Chinami się dzieje, bo dzisiaj, jak mówimy o jakichkolwiek dużych inwestycjach infrastrukturalnych, to nie ma mowy, żebyśmy nie zauważyli, jaka jest rola Chin, ale to samo dotyczy osiągnięć naukowych. To samo dotyczy chociażby ta ostatnio, tak powiem, rakieta, która po raz pierwszy poleciała na tę ciemną stronę Księżyca. Ale na pewno jesteście Państwo na bieżąco, bo o tym się dużo pisze, o aferze Huawei'em, prawda? Która no, ma swoje polskie wydanie w postaci aresztowania dwóch, tak powiem, agentów polskiego i chińskiego. Ale ona ma swoje, tak powiem, źródła dużo, tak powiem, głębiej, przede wszystkim właśnie w Ameryce, tak? Gdzie okazało się, że przy dużym imporcie sprzętu Huawei'a do Stanów, że on był wykorzystywany do tego, żeby po prostu umożliwiać dostęp do różnych informacji, które potem były gromadzone przez te urządzenia, co spowodowało zakaz w ogóle używania tych urządzeń przez administrację. No i bardzo napięte stosunki, między innymi to aresztowanie w Kanadzie wiceprezydent Huawei'a, to właśnie był ten odprysk, tak? A u nas to też jest bardzo ważna sprawa, bo nie wiem, czy macie Państwo świadomość, że jesteśmy w tej chwili na etapie budowania całej infrastruktury 5G i tutaj Huawei jest absolutnie no, czołowym dostawcą. Więc jak popatrzymy na to, i to jest właśnie też, myślę, coś, co łamie ten stereotyp, tak? To jest liczba aplikacji, jeśli chodzi o ochronę patentową, tak? I zawsze było tak, że to Chińczycy po prostu zwalają od nas fantastyczne rozwiązania technologiczne i nie potrafią nic więcej. A jak popatrzymy, jak wyglądają te dane, no to się okazuje, że występowanie przez firmy chińskie o ochronę patentową ich rozwiązań, nawet jeżeli ich źródło gdzieś tam na początku było w tym, co im się udało importować, no, musi dać do myślenia, tak? Ja pamiętam, jak przepracowałam w Boeingu i były wielkie debaty na temat tego, jak daleko powinniśmy iść, ponieważ oni stawiali warunek, zresztą to był warunek dopiero w tej chwili zniesiony przez Chińczyków, między innymi na skutek nacisków amerykańskich, że jeżeli powstawały spółki joint venture, to oni musieli mieć większość akcji. I dyskusje, które wtedy były w Boeingu właśnie, czy rozpoczynając produkcję,
produkcję samolotów, a taki był z kolei warunek Chińczyków, jeżeli mieli kupować samoloty Boeinga, jak daleko posuniemy się, jeśli chodzi o transfer technologii. No i okazuje się, że oni fantastycznie wykorzystali ten czas i dzisiaj naprawdę jest to kraj, z którym trzeba się bardzo poważnie liczyć, zwłaszcza, że również zaczyna powoli wchodzić w te struktury zbrojeniowe i myślę, że patrzenie na Chiny tak jak to robiliśmy przez lata, no byłoby ogromnym błędem. I oczywiście no, co robi Europa, co robią zwłaszcza Stany Zjednoczone, no z takim prezydentem jak mają, no to oczywiście jest, tak powiem, pohukiwanie, potrząsanie szabelką. Skutek jest, tak powiem, dokładnie odwrotny od zamierzonego, bo akurat te ograniczenia, od których zaczął Trump, wprowadzając cła na przede wszystkim stali, aluminium, spowodowały oczywiście retaliacje ze strony Chińczyków i główny produkt, jakim jest soja, jeśli chodzi o eksport ze Stanów do Chin, dzisiaj praktycznie został zlikwidowany. I jak patrzymy na to saldo handlowe, no to się okazuje, że niestety, ale nie udało się tego ujemnego dla Stanów Zjednoczonych zmniejszyć. Więc musimy szukać jakichś nowych sposobów, tak? I jest pytanie, czy można to robić przez umowy handlowe, na ile Chińczycy będą ich przestrzegać, bo on to jest kraj, który od 2002 roku jest członkiem Światowej Organizacji Handlu. Teoretycznie powinien przestrzegać wszystkich reguł, ale jednocześnie ciągle ma status kraju rozwijającego się i wobec tego wiele, tak powiem, uprzywilejowań, których nie mają kraje rozwinięte. Więc widać, że nie bardzo sobie potrafimy z tym poradzić. No ale muszę wspomnieć też o tych nowych potęgach, które wchodzą, o Indiach, które miały w ubiegłym roku wzrost prawie 8%, ale nawet kraje afrykańskie, które w tej chwili stają się coraz bardziej widoczne na mapie i są w coraz większym zainteresowaniu i inwestorów, i eksporterów. To samo, tak? Prawie 8% wzrosty w Nigerii, w Etiopii, więc widać wyraźnie, że przesuwa się ta siła w innym kierunku i moim zdaniem to jest tendencja dość trwała i wobec tego trzeba się zastanowić, jak my możemy się do tego wszystkiego, my jako Polska, my jako członek Unii Europejskiej, Unia Europejska jako taka, jak my powinniśmy się w tym wszystkim znaleźć. Następna kwestia, o której chciałam wspomnieć i też jesteście pewnie Państwo na bieżąco, to jest Brexit. Tak? To jest naprawdę jak soap opera. Ja siedzę nocami i oglądam ten parlament. Speaker po prostu jest, no, gdyby nie to, że człowiek ma świadomość, że po prostu dyskutujemy o rzeczy, która rozwala Unię, rozwala Wielką Brytanię, bo nie ma czegoś takiego jak dobry Brexit, no to jest niezłe przedstawienie. Ale niestety no widać wyraźnie, że nie ma dobrego zakończenia tego przedstawienia. I trudno uwierzyć, żeby premier May, która teraz ma 3 dni, na przykład już właściwie 2, na to, żeby przedstawić plan B, skoro nie udało jej się przez ileś miesięcy zrobić planu A, coś wymyśliła. Więc prawdopodobnie skończy się to przedłużeniem okresu przejściowego, tylko no, trzeba mieć świadomość to, co znaczy. To jest po prostu pogłębianie tego bałaganu. Bo nie wiem, czy Państwo macie świadomość, ale te relacje między Wielką Brytanią i Unią Europejską przez te wszystkie lata, wykorzystywanie wspólnego rynku, instytucji unijnych, to wszystko spowodowało, że Wielka Brytania po prostu wielu rzeczy nie jest w stanie w tej chwili udźwignąć, nie jest do nich w ogóle przygotowana. Jeżeli miałaby, na przykład gdyby był twardy Brexit i miałaby negocjować umowy handlowe z poszczególnymi krajami, to zabiera lata. Już nie mówiąc, że oni w tej chwili nawet nie mają ludzi do tego, bo to wszystko było robione w Brukseli. To jest tak samo, gdyby coś takiego się w Polsce zdarzyło, a my jesteśmy w Unii dopiero lat 15. Więc tutaj jest tyle negatywnych skutków. Ja akurat dzisiaj jestem na konferencji dealerów samochodowych. I akurat przemysł motoryzacyjny
no już płaci bardzo wysoką cenę, a zapłaci jeszcze wyższą, jeżeli się nie uda jakoś tej kwestii rozwiązać, bo to jest jedna z głównych dziedzin przemysłu w Wielkiej Brytanii, niesamowicie uzależniona od relacji z Unią Europejską, bo 80% komponentów do produkcji samochodów przychodzi z Unii. I myślę, że taki dobry jest obrazek, który pokazuje, że codziennie do fabryk w Wielkiej Brytanii jedzie ponad 1000 ciężarówek. Tylko i wyłącznie dla przemysłu motoryzacyjnego, bo razem ich tam policzyli, że jedzie ich około 10 tysięcy. I jeżeli by tak się stało, że będzie twardy Brexit i w związku z tym będą obowiązywały cła, to już niezależnie od tego, że natychmiast wszystko drożeje o 25-35%, bo to zależy oczywiście na co, to natychmiast, tak powiem, powoduje zakorkowanie kompletnie tunelu, kanału, wszystkiego. Oni na gwałt szukają teraz promów, samolotów, ale to jest po prostu nie do zrobienia. I tam jest rzeczywiście duża panika, bo jest kwestia żywności, która 50% to jest znowu z Unii, świeżej. No oczywiście można, tak powiem, kupić lodówki, przechowywać, ale ile? Tydzień, dwa? Więc nagle się wszyscy budzą i oczywiście są tacy, którzy ciągle ludziom w głowach mieszają i mówią, nic nie będzie, fantastycznie, Wielka Brytania stanie na nogi, ale są tacy, którzy, zwłaszcza biznes, bo każdy patrzy na tą swoją działkę i mówi, jak my sami sobie damy radę, tak? Taki ekonomist, który zaczął gromadzić tony papieru, bo po prostu boi się, że nie będą mieli na czym drukować tej najlepszej gazety na świecie, więc naprawdę konsekwencje tego wszystkiego są niepoliczalne, tak? Niepoliczalne i niewyobrażalne i dlatego myślę, nie ma rozwiązania, bo gdyby ono było, no to przypuszczam, że w kraju, tak powiem, tak mocnej demokracji i ludzi, którzy tam funkcjonują, byłaby szansa na to, żeby je znaleźć. Więc jak z tego wyjdziemy, nie mam pojęcia i nie sądzę, żeby był ktoś, kto mógłby to dzisiaj w miarę klarownie opisać. To się wszystko nakłada na to, co się dzieje w samej Unii Europejskiej i też macie Państwo pojęcie, że jesteśmy przed bardzo trudnym etapem. Mamy przed sobą wybory, to będzie nowa sesja parlamentu z ogromnymi wyzwaniami, bo według wszystkich szacunków wygląda na to, że grupa jakby antyeuropejska bardzo się w Parlamencie Europejskim powiększy. No jest pytanie, jaka ma być ta przyszłość, tak? I tu się ścierają, tak powiem, różne ścieżki, tylko że jak patrzymy na to, co się zdarzyło we Włoszech, tak? Jaki mamy tam rząd, z jakimi pomysłami. Jak patrzymy na to, co się zdarzyło we Francji, która miała być ostoją właśnie tych nowych pomysłów, nowych koncepcji na nową Unię. Co się dzieje w tej chwili w Niemczech, ale co się dzieje w Holandii, co się dzieje w Hiszpanii, co się dzieje w Grecji, która właśnie uniknęła, tak powiem, kolejnej zmiany rządowej, bo na szczęście przegłosowali to wotum zaufania. To wszystko powoduje, że jesteśmy na takich lotnych piaskach i zupełnie nie wiadomo, kto ma, gdzie jest ten sternik, tak? I kto ma budować ten scenariusz, pod którym ewentualnie te mniejsze kraje mogłyby się podpisać, w którym można by dyskutować, proponować. Po prostu nic się w tej chwili takiego nie dzieje. Boję się, że do 29 marca to wszystko zawisie na kołku, no a potem już zaraz mamy wybory. Jak to będzie wyglądało, naprawdę trudno stwierdzić. No i do tego wszystkiego oczywiście wkracza na scenę pan prezydent Trump ze swoją koncepcją America First i zaczyna się, tak powiem, zabawa polegająca najpierw na zerwaniu umów handlowych z Kanadą i Meksykiem, tego co udało się już wynegocjować z Unią Europejską, udziału w umowie transpacyficznej i budowaniu przede wszystkim pozycji wokół, tak powiem, tego, co ma być produkowane i robione w Ameryce, tak? Ja myślę, że ktokolwiek zajmuje się handlem międzynarodowym, to nie jest w stanie pokazać jednego przykładu, w którym wojna handlowa przyniosła dobre efekty. To zawsze jest przegrana po wszystkich stronach i dokładnie to się w tej chwili dzieje. Więc oczywiście, jak to zwykle w życiu, szukane są bypassy, żeby jakoś się ratować i w związku z tym
udało się podpisać umowy między Stanami, Kanadą i Meksykiem, która w gruncie rzeczy powiela tamtą, ale no daje satysfakcję prezydentowi, że tak nie dopuścił do tego, żeby interesy zostały podeptane. To są naruszone relacje między Unią i Stanami Zjednoczonymi. To są naruszone relacje między Japonią i Stanami Zjednoczonymi. I znowu nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Bo Światowa Organizacja Handlu na pewno wymaga restrukturyzacji, ale niczego lepszego żeśmy nie wymyślili, tak? I ten porządek, który został ustalony i jakoś funkcjonował, lepiej czy gorzej, raz lepiej, raz gorzej, ale jednak funkcjonował, on jest w tej chwili burzony i nie ma nic w zamian. Więc dla szczególnie krajów takich jak Polska, które my jesteśmy w końcu jednak dość niedużym krajem. Każde takie zamieszanie, zagrożenie, nieprzewidywalność jest oczywiście dużym wyzwaniem. I znowu, jeżeli miałbym Państwu podpowiadać, co może się zdarzyć, nie wiadomo, co się może zdarzyć. Tak? Wydaje się, że dopóki nie będzie wyborów w Unii, dopóki nie przejdziemy przez te wybory parlamentarne, które będą w wielu krajach i jakiś ten porządek polityczny się nie ustali, to trudno, tak powiem, tutaj coś zgadnąć. No i ostatni element, który jakby wpływa na to wszystko. Tak? Bo żyjemy w czasie, kiedy media społecznościowe, komunikacja internetowa, wszystko to przekłada się na nasze życie bardzo bezpośrednio. I przekłada się na politykę, to już o tym wiemy, jaki był wpływ, jeśli chodzi o wybory amerykańskie, choć ciągle trwają tam dochodzenia, jak to się miało do wyboru, do Brexitu. Ale to się też przekłada przecież na nasze decyzje, tak? Właśnie z tymi dealerami rozmawialiśmy. 80% dzisiaj handlu, jeśli chodzi o samochody, to jest handel w internecie. To jest zupełnie, tak powiem, zmienia się model konsumpcji, zmienia się model handlu, zmienia się model życia. I w związku z tym znowu ogromne wyzwanie, z którym niekoniecznie jesteśmy sobie w stanie poradzić, dlatego że to wszystko nakłada się na kolejne wyzwanie, jakim jest demografia. To, że się starzejemy, zwłaszcza tu w Europie, w Ameryce, w Japonii. W Japonii, nie wiem, czy Państwo wiecie, że w tej chwili jest 70 tysięcy ludzi, którzy mają powyżej 100 lat. To dokładnie idzie w tym kierunku. Problem polega na tym, że jednocześnie mamy niską dzietność. Polska niestety jest krajem w Europie, który się będzie starzał najszybciej, bo niestety, ale program 500+ jakoś nie chciał wpłynąć na zwiększenie dzietności, a przy obniżonym wieku emerytalnym, przy dużej fali emigracyjnej z Polski, my naprawdę mamy ogromne z tym problemy. To oczywiście wiąże się z kwestią imigracji, z którą też nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Ona to została zahamowana, ale przecież my wiemy doskonale, że my tu w Polsce nie damy sobie rady, jeśli chodzi o pracowników, bez imigrantów. Potem pokażę Państwu takie badania, które robiliśmy wśród przedsiębiorców, no, które wskazują, że jednym z największych w tej chwili zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce jest brak ludzi do pracy. W związku z tym i jedyna właściwie szansa, żeby jakoś te dziury załatać, to są właśnie imigranci, zwłaszcza z Ukrainy. No ale problem polega na tym, że oczywiście każdy kraj, tak powiem, dba przede wszystkim o swój rozwój. Niemcy postanowiły otworzyć ten rynek również dla Ukraińców. No i patrząc na różnice w zarobkach, w standardzie życia, ciężko będzie raczej ich przekonać, żeby tu zostali, prawda? Chyba, że będziemy w stanie im zaoferować lepsze warunki, edukację, naukę języka, mieszkania. Ale do tego potrzebne są po prostu dobre programy i to programy, które nie są na papierze, ale są wdrażane. Na razie takiego niestety nie widzę. Więc to jest rzeczywiście ogromny problem. No i to oczywiście się przekłada też na to, że mamy bardzo ograniczone surowce, zwłaszcza te podstawowe plus wodę. I będziemy się o to wszystko bili, bo patrząc na to z kolei, co się dzieje, jeśli chodzi o zagrożenia klimatu, to widzimy, że niestety, ale mimo tego, że już naprawdę wszystkie możliwe studia się pokazały i potwierdziły, że te zmiany klimatyczne niekorzystne dla nas są spowodowane
w zdecydowanej mierze przez człowieka, to ciągle jakby jest brak woli i chęci do tego, żeby się za ten problem poważnie wziąć. I traktat paryski, który wydawało się, że pewne rzeczy jednak już ułożył, i konferencja COP-u, która się odbywała w Katowicach i która miała jakby już znaleźć instrumenty do właśnie tych idei, które były zdefiniowane w Paryżu. No niestety, ale trudno nazwać sukcesem, tak? No sukcesem o tyle, że nikt nie trzasnął drzwiami i wszyscy podpisali jakąś deklarację, ale konkretnych rzeczy, które będą robione, które będą mogły być monitorowane, ich nie ma. A my tu niestety w Polsce, i to niektórzy tak powiem wielokrotnie podkreślali na tym spotkaniu w Katowicach, no, że jesteśmy akurat przykładem kraju, który w tych kwestiach zachowuje się kompletnie nieodpowiedzialnie. Tak? I to, że my mamy ciągle, tak powiem, 80% energii, która jest stworzona z węgla kamiennego, że kopalnia Bełchatowie jest numer jeden w Europie, jeśli chodzi o zatrucie środowiska, że produkujemy tego CO2 mniej więcej o tonę więcej niż średnio w Unii Europejskiej. To są wszystko jakby powody do tego, żeby tym się naprawdę poważnie zająć. No a sami Państwo wiecie, jak wygląda w tej chwili strategia nasza energetyczna. Już podobno nie robimy wiatraków na ziemi, może będziemy robić na morzu. Może będzie kiedyś elektrownia atomowa, no ale to są wszystko inwestycje niesamowicie kapitałochłonne, bardzo długotrwające, więc jeżeli nie ma tych propozycji i one już nie są rozpisane na bardzo szczegółowy program, to raczej trudno wierzyć, żeby to było realizowane. Więc ta cała bitwa, która się odbyła o ceny energii, w której też chyba nie mamy pojęcia, co się zdarzy tak na końcu, bo akurat my w Lewiatanie mamy firmy, które są dystrybutorami i nikt z nich nie wie, jak ma być realizowana polityka cenowa, tak? Wiemy, że do połowy roku ceny mają być zamrożone, no ale to nie znaczy, że można to będzie robić na święte nigdy, więc jakie będzie tego rozwiązanie, a to dla firm jest niesamowicie ważne. Już nie mówiąc o tym, że właśnie wracałem do tej motoryzacji, ponieważ wiadomo było, że ceny będą szły do góry, wobec tego podpisane zostały kontrakty z cenami czasami o 60-70% wyższymi niż w poprzednim roku. No i teraz jest pytanie, jak to ma być rekompensowane, tak? Kto ma te pieniądze wydać? Komu? Na jakich zasadach? Więc naprawdę mamy bardzo, tak powiem, niewesołą sytuację i myślę, że to jest rzecz, która absolutnie wymaga w tej chwili bardzo konsekwentnego, spójnego podejścia i to nie znowu w gadaniu i pisaniu programów, tylko po prostu w ich realizacji. I ja mam taką nadzieję, że może właśnie po tym COP-ie jednak to zainteresowanie przeciętnego obywatela zdecydowanie się zwiększyło. Ludzie przynajmniej wiedzą, że jest coś takiego jak konferencja klimatyczna i że to są sprawy, na które my mamy wpływ. I właśnie tutaj może, panie dziekanie, te butelki plastikowe to byśmy zlikwidowali, tak? No bo to jest jeden... Nie wiem, czy państwo wiecie, ale ta wyspa śmieci składająca się głównie z butelek plastikowych na Pacyfiku ma wielkość dwóch Francji. Więc naprawdę nie są żarty i nie wiadomo, nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić, bo są podejmowane różne charytatywne akcje, tylko to oczywiście dobrze robi na samopoczucie, że w ogóle cokolwiek robimy, ale jak się nie zrobi tego u źródła, że po prostu nie, to jest zadanie każdej i każdego z nas, to tutaj niestety nie uda się tego zmienić. Także te kwestie związane z klimatem, demografią, one się absolutnie będą przekładały na to, jak my będziemy dalej funkcjonować i mówię, trudno znaleźć jakieś przekonywujące propozycje na to, żeby sobie z tymi problemami poradzić, również i u nas w Polsce, także to jest ogromny kłopot. No i tutaj chciałam powiedzieć Państwu, bo to muszę powiedzieć, że mnie też zaskoczyło, jak zobaczyłam te dane, że oczywiście nastąpiła ta zmiana układu siły, jeśli chodzi o politykę, prawda? Tak jak powiedziałam, te Chiny, które dzisiaj mają już numer jeden i reszta, która się jakoś tam usiłuje z tym pogodzić. Natomiast tak samo nastąpiło absolutne zredefiniowanie
siły i znaczenia już w samej gospodarce, tak? I tutaj pokażę Państwu, mam nadzieję, to jest czytelne, dane dotyczące kapitalizacji firm. Jak Państwo widzicie, w 2001 roku to jeszcze mieliśmy przynajmniej 3 firmy, które możemy powiedzieć, były taką, tak powiem, tradycyjną, reprezentowały tradycyjną gospodarkę, tak? Exxon, City i GE. I zobaczmy, co się stało, tak? Mamy 2018 rok i tutaj macie Państwo marzec i kwiecień, bo też chciałam pokazać, jak to jest rynek niestabilny. Ponieważ to był akurat czas, w którym zaczęły się awantury związane z Facebookiem, działania Kongresu Amerykańskiego, to proszę zobaczyć, co stało się w ciągu jednego miesiąca, jeśli chodzi o zmiany w wartości, wyceny tych firm. Tak? Więc po pierwsze, już nie ma nikogo ze starej gospodarki. To są wszystko firmy oparte o, tak powiem, przede wszystkim o różnego wykorzystywanie różnych danych. I to się pogłębia. Więc po pierwsze pogłębia się to, że jest to rynek niesamowicie nieprzewidywalny, a po drugie no to są firmy, które no tak jak widzimy w Polsce chociażby, tak? Taki Amazon, który jest potęgą i w Polsce no mamy te centra logistyczne, to są wszystko rzeczy, które mogą w 2 tygodnie, tak? Znaleźć się gdzie indziej. To już nie jest ten czas, kiedy ktoś inwestował pieniądze, musiał szkolić ludzi. Teraz w większości tych centrów logistycznych coraz częściej występują roboty, wykorzystuje się sztuczną inteligencję, więc to są po prostu takie, nie chcę nawet tego wydmuszką, tak? ale struktury, które łatwo bardzo można przenosić i w związku z tym, jeżeli tylko będzie jakieś miejsce, w którym będzie taniej, które regulacje będą mniej restrykcyjne, to tam będziemy szli, prawda? Polska ciągle jeszcze jest atrakcyjna, bo to po pierwsze jest duży rynek, to jest rynek Unii Europejskiej, to jest rynek, w którym można znaleźć ludzi za mniejsze pieniądze niż w wielu innych miejscach, ale przecież za nami już stoją następni, którzy, tak powiem, w tym względzie są lepsi jeszcze od nas, tak? I trzeba mieć świadomość, że to też jest jeden z czynników takiej nieprzewidywalności. A jak wiadomo, nie ma nic gorszego dla rozwoju biznesu niż właśnie brak tej przewidywalności, że podpisuje się umowy i można mniej więcej na 5 lat coś zaplanować. Okazuje się, że to jest po prostu coraz trudniejsze. No i to się oczywiście wiąże z tym, co w skrócie nazywamy rewolucją przemysłową 4. Po elektrycznej, parowej, technologicznej teraz mamy rewolucję, w której jakby te rozwiązania technologiczne zostały powiązane z sztuczną inteligencją, robotyzacją, internetem rzeczy i okazuje się, że to niesamowicie wpływa właściwie na wszystko. Myślę, że wszyscy tu Państwo macie smartfony, wszyscy sobie nie wyobrażacie życia bez nich. I może nie do końca zdajecie sobie sprawę, na ile one nam wiele rzeczy dyktują, na ile one kształtują też nasze życie, tak? Nasz popyt na różne to towary. Tak? I trwa w tej chwili wielka debata, Unia się do tego zabiera dość poważnie, w jaki sposób i czy w ogóle można ten rynek regulować. Tak? Do jakiego stopnia dane, bo przecież oni operują danymi, które są o nas, to jest nasza własność, prawda? I czy jest jakaś możliwość bez zagrożenia właśnie tej elastyczności rynku, otwartości, czy jest jakaś możliwość, żeby jednocześnie nasza prywatność była chroniona, żebyśmy, jeżeli chcemy te swoje dane, to żebyśmy je sprzedawali, ale my, a nie ktoś. I znowu, to są tak ogromne wyzwania, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili znaleźć konkretnych rozwiązań. To samo się bierze z projektami dotyczącymi chociażby pojazdów autonomicznych, w których też praktycznie one już funkcjonują w wielu miastach, natomiast kwestie prawne
Teraz nie wiem, czy widzieliście Państwo, ale był taki filmik na YouTubie, kiedy w Los Angeles, gdzie się odbywają się największe targi technologiczne, autonomiczny samochód przejechał robota. No i była wielka debata, tak powiem, kto ponosi odpowiedzialność, tak? I wobec tego, kogo za to trzeba, rozumiem, jakieś odszkodowanie musiał płacić. Czy to są ci, kto był właścicielem tego pojazdu autonomicznego, czy ten, co robił program do tego pojazdu, czy ten, co wyprodukował robota i nie był w stanie, tak powiem, go ochronić i zbudować systemu, który by spowodował, żeby on uciekł przed tym samochodem. No i takie to są teraz te dylematy. I myślę, że nie można tego lekceważyć, bo to już jest taka skala, że to nie są pojedyncze przypadki. W związku z tym będziemy musieli się też z tym zderzyć. Mam nadzieję, że tutaj młode pokolenie dzielnie podejmie to wyzwanie i sobie z tym poradzi. Bo to są kwestie etyczne, to są kwestie prawne, to są kwestie finansowe. Naprawdę bardzo skomplikowana materia, w której najtęższe umysły teraz usiłują sobie z tym poradzić. Z tym się oczywiście wiąże, i ponieważ jestem na uniwersytecie, więc też muszę o tym powiedzieć, to co się będzie na rynku pracy działo, tak? Bo jest jasne, że ten ogromny już poziom automatyzacji, robotyzacji, wprowadzania sztucznej inteligencji, nie wiem czy Państwo wiecie, ale na przykład jak dzwonicie do Orange'u, to bardzo często już odpowiada Wam automat, tak? Na te wszystkie proste pytania to już, zresztą nie wiem kto z Państwa ma Alexę, albo ja akurat mam Alexę i bardzo lubię ją dręczyć, ale po prostu no, jest tak, że mamy dzisiaj po prostu kontakt i nam się wydaje tak to normalne, tak, że ja wstaję rano i mówię Alexa, tak włącz mi radio, tak, albo światło, albo puść mi taką muzykę i ona mi o coś odpowiada, albo czasami nie rozumie, albo ona jest jeszcze niestety po angielsku, chociaż słyszałam, nie wiem, gdzieś czytałam, że podobno już jest pierwszy, chyba Google zrobił, pierwszy z językiem polskim, tak? No więc, tak powiem, za chwilę nas to też dopadnie, ale to wszystko właśnie powoduje, że ten rynek pracy się bardzo zmienia, bo znowu jest bardzo wiele badań, oczywiście nie ma jakichś takich jednoznacznych odpowiedzi, tak? Ale wiadomo, że tam, gdzie będzie opłacało się wprowadzać roboty, gdzie będzie się opłacało wprowadzać sztuczną inteligencję, tam wszędzie będzie tak się działo, bo przy tych tendencjach demograficznych po prostu będzie się to opłacało. I w związku z tym te badania twierdzą, że pewne zawody kompletnie wypadną i to są te zawody, które są jakby w środku, tak? To znaczy te, które można właśnie zastąpić łatwo. Natomiast to, co będzie się rozwijało i zostanie, nie wiem, może trzeba Państwa namawiać na to, żeby zostać hydraulikiem, ślusarzem i tak dalej, bo tutaj ciężko będzie robota zatrudnić. Zresztą też, nie wiem, czy Państwo widzieliście, na YouTubie był taki filmik, na którym krzesło z Ikei, jak wiecie, to jest szczyt technologii i każdy na pewno już, tak powiem, na własną rękę skręcał i klął, jak mu nie pasowała śrubka. No i w Japonii właśnie zrobili takie ćwiczenie, że dwa roboty były i usiłowały skręcić takie krzesło. I po pół godziny się poddały. No bo my, tak powiem, jak nie, tak nie pasuje, to tak oś inaczej. One po prostu, jak miały te algorytmy, no to wiedziały, że jest dziurka, trzeba coś wkręcić. Jak się nie dało, no to koniec. Więc będą te proste prace, których oczywiście ciągle będziemy potrzebni, tak? I będą te wszystkie prace, które będą wymagały kreatywności, otwartości, niestandardowego myślenia. Tam na pewno jest ogromna przestrzeń dla człowieka. Ale nawet w takich zawodach jak pielęgniarka, tak? Czy pielęgniarz. Też już stosują w tej chwili roboty, które potrafią zajmować się chorymi, które potrafią pogłaskać i tak powiem, potrafią być, przypuszczam, bardziej skuteczne niż członkowie rodziny, którzy mając do czynienia z kimś, tak powiem, trwale chorym, po prostu wieją. Więc tu się bardzo wiele zmienia i myślę, że to jest też wyzwanie dla zwłaszcza dla młodych ludzi, czego się uczyć, jak się uczyć, żeby na tym nowym rynku mieć jakąś szansę. I ja myślę, że wszędzie tam, gdzie uczą przede wszystkim myślenia, otwartości, dyskusji, pracy w zespole,
łączenia faktów. Tam myślę, że ci ludzie będą mieli zawsze szansę, tak? Natomiast tam, gdzie, tak powiem, wychodzi się z bardzo wąską wiedzą, ja to mam znowu swoje doświadczenie jako pracodawcy, najczęściej po prostu ten tak się szybko zmienia we wszystkim, że przychodzi się z wiedzą, która jest mało użyteczna. Także radzę uczyć się przede wszystkim właśnie korzystania ze źródeł, wyciągania wniosków, dyskusji, debaty, pracy razem. To jest to wszystko, zresztą widać, jak te nowe firmy wyglądają, prawda? Już największą przestrzeń zajmują te powierzchnie wspólne, tak? Bo tam dochodzi do dyskusji, nie wiem jak jest tutaj, ale na przykład jak byłam teraz na Stanfordzie, to oni budują cały kampus, którym nie ma podziału na departamenty. Chemicy siedzą obok filozofów, tak? A matematycy obok historyków. Bo okazuje się, że jak siedzą i piją kawę, to oni wtedy wymyślają rzeczy, które są dzisiaj najbardziej, tak powiem, jeszcze nie do pomyślenia, a oni już, tak powiem, gdzieś o nich pomyślą. Więc może też tutaj trzeba by jakieś więcej przestrzeni do picia kawy dla, tak powiem, różnych studentów z różnych wydziałów, żeby była ta przestrzeń właśnie na tą wymianę, bo to na pewno jest, bo to jest na pewno niezbędne. No i tutaj tylko wspomnę, bo to jest jakby na oddzielny wykład, ale w związku z tym, że tej pracy jest mniej, chociaż oczywiście nic się, tak powiem, żadna rewolucja się nie zdarzy, to nie będzie proces taki, że jest roku 2020 i nagle mamy, tak powiem, tragedię. On się będzie po prostu powoli nasilał, myślę, że jesteśmy się w stanie do niego przygotować, ale już w związku z tym trwają debaty na temat tego, co zrobić właśnie z ludźmi, którzy tej pracy nie znajdą. I stąd koncepcja dochodu gwarantowanego, która w niektórych krajach jest testowana i myślę, że to też jest właśnie taka koncepcja, która może być z jednej strony ciekawa, bo jak ktoś chce pracować, to oprócz dochodu gwarantowanego i tak będzie pracował, choć patrząc na to, co się stało z 500+, jak to wypchnęło z rynku pracy ponad 100 tysięcy kobiet, to można mieć wątpliwości, czy taki gwarantowany dochód będzie zachęcał do tego, żeby coś jeszcze robić, czy przeciwnie, tak? I co będzie z tymi ludźmi? Jak oni będą znajdowali swoje miejsce w społeczeństwie, tak? Jak oni będą funkcjonować, jeżeli nie będą właśnie mieli... Dla nas zawsze ta praca była, przynajmniej dla mnie, po prostu wartością, tak? Przez tą pracę człowiek się jakoś weryfikował, budował relacje, nie mówiąc już o po prostu zarabianiu pieniędzy. Więc znowu to jest jakieś wyzwanie, które jest przed nami i po prostu trzeba mieć to w głowie, tak? Że będziemy szukać nowych rozwiązań. I jeżeli mówię o tym, co się dzieje w tych zmianach politycznych, społecznych, ekonomicznych, to nie mogę nie wspomnieć o tej rzeczy, która dla mnie akurat jest bardzo ważna, bo akurat zajmuję się sprawą miejsca kobiet w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym poprzez Kongres Kobiet od samego początku. I to zostało jakby wywleczone na światło dzienne poprzez rozwój akcji MeToo, ale to ma odpryski w tej chwili w bardzo wielu miejscach dotyczące równości płac, którą, tak powiem, jest bardzo kiepsko. Im wyższe wykształcenie, im wyższe stanowisko, tym ta różnica jest większa. No co wynika z tego, że po prostu przez całe lata to mężczyźni pełnili te funkcje i w związku z tym zarządzające i w związku z tym tutaj po prostu tych kobiet jest bardzo mało. Więc, a to na pewno będzie wpływało na wszystko, bo to jest kwestia miejsca rodziny, to jest kwestia relacji właśnie z dziećmi, ze starszymi rodzicami i tak dalej. Te wszystkie dotychczasowe, jakby bardzo tradycyjnie pomyślane role kobiet, one po prostu w tej chwili są przedefiniowane, no i zobaczymy, czym to się skończy. W Polsce
Stosunkowo niewiele na ten temat było mowy, co mnie, mówiąc szczerze, dość dziwiło, ale może to jest dlatego, że jednak żyjemy w kraju dość konserwatywnym i jakby potrzebujemy czasu, żeby się z pewnymi rzeczami uporać, ale to na pewno przyjdzie, tak? Bo kobiety, które są lepiej edukowane od mężczyzn i które przez to, że właśnie pełnią te różne funkcje, na tym nowym rynku pracy potrafią się lepiej znaleźć, że one po prostu nie zgodzą się na to, żeby zawsze pełnić te funkcje tylko i wyłącznie usługowe, a to, co jest związane właśnie z dodatkowymi obowiązkami, czy przy dzieciach, czy w domu, to żeby to przede wszystkim spadało na nie. Więc myślę, że to jest jeszcze przed nami. No i kilka słów dokładnie tylko o Polsce, bo o tym, że 2018 był bardzo dobrym rokiem, że byliśmy w czołówce europejskiej i właściwie jeśli popatrzymy na wszystkie wskaźniki ekonomiczne, to mogą nam pozazdrościć. Może poza udziałem inwestycji w PKB, bo tutaj ciągle nie możemy się z tym uporać, ale widzimy, co się dzieje naokoło, tak? I znowu, to nie należy oczekiwać, że będzie jakaś, tak powiem, jakieś trzęsienie ziemi, ale to spowolnienie widać. To je widać w Niemczech, oczywiście widać je w Wielkiej Brytanii. Powiedzmy, że sami sobie to zrobili, więc nie będziemy ich żałować. I to widać też u nas. Zresztą nawet te dane, które tutaj pokazuję, one są z naszego budżetu. I nawet jeżeli tak jak w tym roku okazało się, że prognozy były niższe niż to, co się zdarzyło, no to jest ewidentne, że ten okres takiej najlepszej koniunktury, że on się kończy. I w związku z tym jest pytanie, na ile my jesteśmy też do tego przygotowani. I myślę i o firmach, myślę o pracownikach, bo jest w tej chwili ewidentne, że ten rynek pracy zdecydowanie sprzyja w tej chwili pracownikom, że te relacje są, myślę, dużo zdrowsze, tak? Bo ja uważam, że nigdy nie jest dobrze, jeżeli jedna strona, a po tej mówię o pracownikach i o pracodawcach, akurat dominuje. Natomiast trudno przewidzieć, na ile to spowolnienie przełoży się również właśnie na wzrost bezrobocia. I tutaj właśnie chciałam pokazać, robimy takie badania, pytając przedsiębiorców, a myślę, że to też jest dla Państwa interesujące, bo to właśnie pokazuje, co oni zamierzają robić, tak? I co się zmieniło dość radykalnie, że dotychczas przez wszystkie lata, jak pytaliśmy przedsiębiorców, co im przeszkadza, to właściwie niezależnie od tego, czy to był rząd SLD-owski, czy prawicowy, czy lewicowy, czy środkowy, te kolory to u nas są dość, powiedziałabym, mylne, to zawsze, tak powiem, punkt numer jeden to był nieprzejrzyste przepisy, tak? Zmienne, zwłaszcza jeśli chodzi o system podatkowy. W tym roku okazuje się, że problemy ze znalezieniem ludzi do pracy stają się największą bolączką, tak? I w związku z tym tutaj to jest kwestia, która no, na pewno musi być jakoś rozwiązana, mówię, czy przez imigrantów, czy przez może lepsze dostosowanie tych, którzy kończą szkoły i uczelnie do tego, czego ten rynek potrzebuje. Bo no, ewidentnie jest tutaj problem. No i jeżeli miałabym to wszystko podsumować, tak, to niezależnie od tego, o czym mówimy, czy mówimy o zagrożeniach demograficznych, czy mówimy o wojnie handlowej, czy mówimy o Brexicie, czy mówimy o klimacie, to żaden z tych problemów nie jest do rozwiązania pojedynczo przez taki kraj jak Polska. I stąd to moje podsumowanie, ponieważ mamy przed sobą wybory, więc żebyśmy po prostu mieli świadomość, że jeżeli chcemy ten świat porządkować i właśnie zależy nam na tym, żeby ten globalny bałagan, który mamy w tej chwili do czynienia, został zastąpiony jakimś nowym globalnym porządkiem, to jedyna możliwość to jest robienie tego przez takie struktury jak struktury unijne. My nie będziemy jako Polska żadnym partnerem dla Chin, nie będziemy partnerem dla Japonii, nie będziemy partnerem dla Ameryki. Niezależnie od tego, jakbyśmy, tak powiem, chwalili nasze wzajemne relacje i powoływali się na historię, Kościuszkę i tak dalej, to po prostu
bycie w tak silnym organizmie, który może budować przeciwwagę dla tych nowych potęg i starych potęg, to daje nam szansę. To się oczywiście samo nie zrobi. To samo bycie w Unii to trochę za mało. W tej Unii trzeba być, trzeba walczyć o nasze miejsce, trzeba walczyć o nasze interesy, bo tam się odbywa cały czas walka interesów. I to, tak powiem, nikt się z tym nie kryje. Ale to się odbywa poprzez osiąganie kompromisów, przekonywanie, przez, tak powiem, dochodzenie do jakichś rozwiązań. Raz ja ciebie poprę, raz ty mnie poprzesz. Ja akurat jestem wiceprezydentem Business Europe, to jest największa organizacja pracodawców w Unii Europejskiej. I to jest oczywiście bardzo często frustrujące. To jest niesamowicie czasochłonne, tak? To często nie daje efektów, ale naprawdę mam absolutne przekonanie takie, że tylko przez naszą, tak powiem, aktywną bytność we wszystkich strukturach unijnych i włączenie też Polaków w większej mierze w myślenie o tym, czym ta Unia jest, bo nie ukrywam, że mnie strasznie drażni traktowanie Unii jako takiego bankomatu, tak? Że dajcie nam pieniądze, my to jakoś tam wydamy i nie wtrącajcie się do nas, tak? Bo jednak to jest rzeczywiście budowanie tej wspólnoty, która no, została zbudowana przy tych na wartościach, tak? Więc trzeba też o nie dbać i stąd też właśnie ta końcówka. I mam taką nadzieję, że wszyscy Państwo pobiegniecie do wyboru, wybierzecie właściwe osoby i że one będą w sposób odpowiedzialny walczyły o naszą pozycję w Unii. A my tutaj będziemy po prostu dokładnie to oglądać i nie będziemy uważali, że Unia to oni, bo to my.